porządku obrad ustaliliśmy, że zatrzymamy od dwóch uchwał dotyczących przebiegu ścieżki rowerowej w Oboniach, druk numer 419. Referuje pan Krzysztof Jakubowski. Który dotyczy opinii w sprawie zarządca budowy dla inwestycji pod nazwą budowy ścieżki rowerowej w Notarskiej Wieży do względu techniczne zachowanie wątek na przestrzeni zwiastowskiej na działkach możliwe. Przepraszam, proszę ciszę, nie dał. Ja mogę zwiększyć emisję, czy pomoże. Poproszę ciszę. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie, że tego zdanie zarzuty przedstawiony na budowę ścieżki rowerowej do Skalskiej Wieży bez zinterpretowaną techniką podwodnej w budynkach rozpoznaczonych ulicy Piastowskiej na działkach, które są wymienione. Paragraf drugi jest tutaj niekondencjonalnie dodany. Rada 7. Wnioskuje o wykonanie analizy alternatywnego przebiegu ścieżki rowerowej do Skalskiej Wieży w pasie rowerowym ulicy Piastowskiej. Uzasadnienie. O ile samej terapii ścieżki rowerowej nie jest zastrzeżeń, o tym zaproponowane rozwiązanie budzi wiele kontrowersji w odniesieniu do jej przebiegu wzdłuż ulicy Piastowskiej poprzez obszar Monik Krakowskich wpisanych do rejestrowych. W przypadku kontynuacji procedowania w stronie proponowanego rozwiązania niezbędnym byłoby przeprowadzenie konsultacji społecznych. Słowo komentarza może jeszcze. Po prostu komisja stanęła na stanowisku, że jest alternatywna możliwość przeprowadzenia przebiegu tego tej ścieżki ulicą, górą ulicą Piastowską. Bo być może, że za kilka lat ktoś zgłosi projekt, żeby przez środek było zrobić ścieżkę, no bo tak będzie przecież też fajniej, bezpieczniej i zgadnie się do tego, żeby na stadionie na drodze. Postawiam Krakowie. Dziękuję. No to tyle. Czy Państwo mają jakieś pytania? Ja bym chciał udzielić głos na pewno gościowi, którego zaprosiłem, to jest pan Marcin Miła. Kto nie zna Marcina, to powiem, pozwala sobie z nami, bo my się znamy. Marcin reprezentuje szeroko rozumiane środowisko rowerzystów. Myślę, że też mógłby powiedzieć na ten temat, czy rowerzyści pragnęliby ścieżki na Dłoniach, czy jednak w pasie drogowym ulicy Piastowskiej. No to głównie budzi nasze zastrzeżenie tak naprawdę. Dobry wieczór. Na samym początku, przepraszam, jestem wkurzony, bo złapałem gumę. Proszę Państwa, po raz pierwszy od 15 lat, a jeżdżę codziennie. Więc jest to jakiś widomy znak. Ja myślę, że ja się w całości zgadzam z opinią, która tutaj została zgłoszona przed chwilą. W tej chwili ruch rowerowy jest dopuszczony na chodniku, to jest formalnie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Piastowskiej. Nie jest to rozwiązanie szczególnie szczęśliwe ze względu na to, że to jest troszeczkę za wąskie, tam jest parkowanie samochodów i być może należało to w przyszłości by poszerzyć na przykład kosztem jezdni. Jedną uwagę co do proponowanego, jak rozumiem, bo ja nie widziałem tego projektu przebiegu w samych Dłoniach, czyli tam na trawie poniżej ulicy Piastowskiej, wydaje się, że z tym by się wiązał dodatkowy problem, który nie wiem, jak jest w projekcie rozwiązany, mianowicie różnica wysokości, to nie jest takie hop-siup, prawda? Tamtą jednak za 2-3 metry, 2 metry różnicy, jak są wysokie. O, to jest... To podejrzewam, że byłby problem techniczny. I tyle, jeśli chodzi o sam, jak rozumiem, zaproponowany projekt, którego podkreślam, nie widziałem. Natomiast... projekt to jest na razie etap wniosku o WZ Pomóc. Natomiast ja bym miał do tego jeszcze jedną uwagę, mianowicie Państwo być może pamiętacie, że kiedyś dało się wałem Rudawy przejechać na wprost. I jakieś 10 lat temu ZIKIT ku protestowi wszystkich rowerzystów zainteresowanych wówczas przeprowadził przejazd rowerowy 20 metrów niżej w stronę Cichego Kącika. Jest to rozwiązanie bardzo takie labiryntowe, niefajne, niebezpieczne i nie do rozwiązania. Być może, że w ramach tej koncepcji, tej WZ-ki udałoby się przy oporze, jak sądzę, ZIKIT-u, bo nie wiem dlaczego, nie ma żadnych podstaw prawnych, ale ZIKIT potwornie chce mieć to przejście dla pieszych przesunięte w dół. Technicznie da się to zrobić na osi wału, tak jak było przez wiele lat.
I teraz jak gdyby, ja nie wiem jaki jest zakres, czy to jest tylko właśnie wzdłuż ulicy Piastowskiej i wzdłuż Rudawy. Bo być może gdyby ten projekt był troszeczkę szerszy, warto by pamiętać również o drobnych korektach, które są potrzebne na przykład na wysokości ulicy Kałuży, ale to jest zupełnie gdzie indziej, chodzi dosłownie o 3 metry drogi dla rowerów, którą trzeba po prostu zrobić w istniejącym zieleńcu, przenieść to, co jest 4 metry dalej, w związku z tym, że została zlikwidowana ścieżka rowerowa na ulicy Kałuży. Drobna kosmetyka. Także jeśli chodzi o ulicę Piastowską, to tyle mojego oczekiwania. To tak dodam, że według wózeczki, to teraz jak ten podjazd jest w kierunku Bałru Bawy, to jadący ludzie teraz od Cichorodzinka robiliby aż podwójną agrafkę, bo musieliby zawrócić, tu przejechać i znowu tu. Wiecie, już w ogóle kuriozum. Cała ta ścieżka według wózeczki jest skierowana jakby łukiem w lewo, wzrastająca pod tą nasyp tutaj przy Rudawie, czyli jeszcze trzeba po 180 stopni nawrócić znowu w dół. No, totalny galimatias się tam robi według tej wózeczki w kontekście tego przejazdu przez Piastowską oczywiście. Dobrze, czy ktoś ma jakieś pytania? Ja mam pytanie, to pomby ta koncepcja nie jest do końca niezbyt fortunna. Projekt wózeczki. Projekt wózeczki, koncepcja pewnego rodzaju jest do końca fortunna, tylko mam pytanie do przeciwników tego projektu, gdzie chcą ulokować konstrukcję rowerową, bo są trzy możliwości, albo zabieramy kilkadziesiąt miejsc parkingowych, albo wycinamy drzewa. No około 20-30 miejsc. No nie wiem, no to jest już tego, ale czy osoby, które są przeciwnikami, proszę powiedziały, czy są w ogóle przeciwnikiem budowy tej ścieżki, czy uważają, że należy wycinać drzewa, czy uważają, że należy zabrać miejsca parkingowe? Ale może drzewa nie trzeba wycinać. No ale tam nie ma miejsca, więc można tylko na drzewa. Proszę, to znaczy jedno pytanie, komu zabrać, bo ja nie wiem, dla kogo są te miejsca parkingowe, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, że istnieje projekt, którego losu w tej chwili nie znam. Projekt przebudowy ulicy Piastowskiej w tym miejscu i zgodnie z tym projektem w ogóle miejsca parkingowe znikały. Ulica natomiast była w sposób dziwaczny rozszerzona do trzech pasów wokół trzech, dlatego że jeden w stronę Rudawy i dwa w stronę północną. To był projekt przygotowywany z jednej strony pod Euro 2012, a z drugiej strony pod... Co muzycznego miało powstać się na Rosiku? W każdym razie taki projekt istniał, w związku z tym zakusy były przeróżne. Ja ten projekt drogowy widziałem i szczerze mówiąc to raczej były duże kłopoty i to nie tylko rowerowe, ale na przykład miejsc parkingowych tam nie było. Być może, że dlatego też boją się podjąć inną propozycję. Natomiast prawda jest taka, że te dwa pasy w kierunku Armii Krajowej, to one byłyby słuszne, ale dopiero od Cichorodzinka, prawda? Bo od mostu nie mają żadnego słuszne. Są słuszne, bo nie ma kto jechać, prawda? Chyba, że w planach jest poszerzenie mostu na Rudawie. Oby nie. Ja jeszcze mam tutaj, jak idzie w planach ścieżka rowerowa z dojazdem do klubów sportowych, bo to jest też, w jakim konflikcie one są, czy nie są w konflikcie, jak to na projekcie wygląda? Mówimy, czy Juwelnik tutaj? Wzdłuż wału. Wzdłuż wału. Tak naprawdę wózetka poszerza tą alejkę, która jest w kierunku wału, chociaż na planie projekt wózetki obejmuje też zjazd do Zbierzyńskiego jako teren procedowany, natomiast czy coś tam chcą z tym zjazdem zmieniać, no to nie zmienia. Znaczy, ja rozmawiałam dzisiaj z panią z ZIS-u z planowania i ona powiedziała, że chcą rozwiązać trzy rzeczy, że planu no to przez telefon się nie da powiedzieć, nie znam go, że tam muszą powstać zjazdy do klubu i ścieżka rowerowa. Więc jak to będzie, a gdzie my jeszcze jako PiS? Nie, to już tłumaczę, no znaczy tego nie ma, bo to nie jest projekt, to jest tylko linie rozgraniczające terenu, który będzie objęty projektem, tak? I te linie to występują. Tak, przynajmniej te materiały pokażemy, to rozmowy, bo wszyscy one są koszmarne, te materiały przygotowane. I wygląda na to, że jakby o drugie tyle alejki tylko poszerzają w kierunku wału. Nic więcej tam nie wygląda. A tam przy klubach nie ma jakiegoś przesunięcia projektowania czy coś. Więc trudno powiedzieć, co. A drugie pytanie. Jak jest, tu powinien się przedstawiciel Skosku wypowiadać, który powinien obronić teren Błoń, ponieważ jeśli się projektuje ścieżkę asfaltową już w obrysie Błoń będący w rejestrze zabytków, no to na pewno spotka się to z opozycją ze strony konserwatorów.
To znaczy, dostaliśmy informację rzekomo, że konserwator wydał pozytywną opinię, na dzień dzisiejszy konserwator to zdementował, ale z konserwatorem, no to była plotka być może. Jestem umówiony z panem konserwatorem Przemiejskim na telefon i mamy się umówić na spotkanie również w tej sprawie i będę go prosił. No to będzie kłosanie w głowie. Tak, bo na pewno to musi być jego pozytywna opinia. Poza tym powinno się to jednak w szerszym gronie skonsultować ze społeczeństwem, ponieważ dwa lata temu w 2010 roku była ogromna dyskusja właśnie społeczna i jakoś nie widziałam pozytywnie. Ja jako aktywny rowerzysta tutaj będę spośród tutaj zebranych. O, chyba nie. Albo dobrze. To jest jeden z wielu zebranych tutaj aktywnych rowerzystów. Myślę, że nie ma co się obawiać o tych kilkanaście miejsc parkingowych, które mogłyby zniknąć z Piastowskiej, biorąc pod uwagę Aleję 3 Maja, które jeszcze jest potąd miejsc parkingowych. I mimo wszystko proszę zwrócić uwagę na to, że większość osób, które korzysta z tamtych właśnie miejsc parkingowych, dlatego tam się zatrzymuje, ponieważ korzysta z błon. Zatrzymuje się po to, żeby jeździć na rolkach, jeździć na rowerach, jeździć na innych sprzętach albo biegać. Także, sugestia, bo nie za bardzo rozumiem, do czego zmierza. Także myślę, chciałam uspokoić Krzysztofa, że jeśli projekt będzie wchodził właśnie w pas, który obecnie jest pasem do parkowania, naprawdę nie będzie wielką stratą dla użytkowników samochodów, a na pewno będzie dużym zyskiem dla samych błoń. Wtedy nie będziemy musieli niczego ciąć, niczego wycinać, niczego kosić. Tak, i unikniemy również problematycznych jeszcze rozwiązań. Dziękuję. Ja też jestem rowerzystą, wieloletnim, zresztą bardzo dużo też posiedzieć, brać udział w różnych akcjach. Błonia właśnie nie powinny być naruszone, bo powinno się minimalizować wszelkie działania, jakie są na błoni. Słyszałem od pani prezydent Sroki, że są koncepcje również przez ZIS wprowadzone wykonania drenażu pod błoniami, bo na błoniach stoi woda i prawda kaczki. Pan akurat radny Abrany przed chwilą mówił, że miasto nie ma pieniędzy, a akurat na budowanie nowej drogi na błoniach z tego wynika, że będzie miało, bo ZIS proceduje. Chyba, że nie ma pieniędzy, ale robi tylko tak dla tego, żeby wydać te środki, którymi dysponują. Według mojej wiedzy na dzień dzisiejszy. Ale pani radny z kolei tak jest. Przepraszam. Jeśli chodzi o ulicę Piastowską, dla mnie jest oczywiste, my zawsze jako Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa postulowaliśmy, żeby tam te miejsca parkingowe były właśnie zamienione na trasę rowerową, podczas gdy przy ulicy Fosza stoi pusty parking. Przecież jeździcie Państwo tędy i widzicie, że tam parking, który ma obsługiwać błonia i tam właśnie powinni ci ludzie wysiadać z tego roweru, ubierać rolki, zapinać rowery, to on stoi pusty i tam ich trzeba po prostu przegonić. No. A tu zrobić po prostu ścieżkę. Jeśli nie będzie parkowania, to się stanie się czegoś. Dobrze, tak naprawdę jeszcze jest jedna sprawa. Chodnik też jest kiepski, bo ten chodnik jest zrobiony z płyt. No i on powinien być dywanikiem asfaltowym. A najlepiej byłoby, gdyby to właśnie poszerzyć troszkę w stronę jezdni, zrobić tam no jednak jakąś przeszkodę, żeby samochody tam nie wjeżdżały, żeby to był bezpieczny ten pas rowerowy. Tak, proszę. Ja chciałem bardzo prosić, żebyście Państwo zwrócili uwagę na taką sprawę. Od Muzeum Narodowym ma powstać parking. Kiedyś. Proszę o tym mówić. Ma powstać parking dla samochodów i kiedy powstanie ten parking, mamy usunąć miejsca parkowania pojazdów na 3 maja. To jest taka koncepcja i jest takie jakby założenie, że razem z tym powstaniem parkingu usuniemy miejsca do parkowania na 3 maja. Teraz, budując ścieżkę rowerową zamiast miejsc parkingowych, też usuwamy miejsca parkingowe, tylko żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, że nikt do błonia nie przyjdzie ze względu na miejsca parkingowe. Nie mam o to obawy, ale rozumiem ten, to znaczy co sugerujesz, że skłaniasz się ku temu, żeby ścieżka rowerowa szła po błonie?
Możemy poszerzyć ewentualnie ten pas chodnika. No to co? To właśnie my to wnioskujemy. Ale nie kosztem jezdni, tylko kosztem, nie wiem, kosztem wału. Nie ma, tam co dzisiejszy parking jest niebezpieczny. Ten wzdłuż ulicy, ludzie otwierają drzwi na chodnik i wrotkarze czy rowerzyści nadziewają się na te drzwi. To wielokrotnie widziałem na własne oczy. I to jest po prostu niebezpieczny. Taki sposób użytkowania tego parkingu jest niewłaściwy. Dobrze, Krzysiu, potem Łukasz. Mam trochę inne przekonanie do potrzeby tych miejsc i chociażby to bardzo często są wszystkie zajęte, pokazuje, że są potrzebne. Tylko ponawiam prośbę, żeby osoby, które są przeciwnikami tej koncepcji, miały odwagę powiedzieć, czy chcą właśnie likwidować, to jakby byłyby te konsultacje przeprowadzone, żeby miały odwagę powiedzieć, czy chcą likwidować miejsca parkingowe, wycinać drzewa, czy... To nie był nas najlepszy. No ale nie za bardzo rozumiem, co to znaczy mieć odwagę, bo ja myślę, że projekt uchwały jest na tyle jasny, że jasno obrazuje, że chodzi nam o pas drogowy. Nie sugeruję, żeby wycinać drzewa. Czy rozumiem, że powinna wpłynąć poprawka, że kategorycznie zabraniamy wycinania drzewa. Proponuję, żeby skonkretyzować propozycję po prostu. To nie było nigdy dyskusji, żeby wycinać drzewa. Skonkretyzujmy tą propozycję, bo na generalnie nie zgadzamy, ani nie. Ale może inaczej, bo konkretyzując propozycję nie zostawiamy być może przyszłym twórcom projektu może jakiegoś rozwiązania, które oni znajdą inne. No trudno mi teraz powiedzieć, jakie można być inne. To bo my dwa widzimy. Po co mamy? My prosimy o analizę alternatywnego przebiegu ścieżki rowerowo-wrotkarskiej w pasie drogowym ulicy Piastowskiej. No co można pełni dodać? To tyle. No Łukasz, proszę. Tak krótko chciałem tylko właśnie powiedzieć o samym, że mówiliśmy o oszczędnościach, że wybudowanie ścieżki całkowicie na chodnikach to są ogromne koszty, natomiast dostosowanie tego pasa drogowego, czy nawet jeżeli przedłużymy chodnik, to są o wiele niższe koszty. I dla właśnie osób, które bronią miejsc parkingowych, no to ja się chętnie podpiszę tu wnioskiem do ZIKIT-u o to, aby przedłużyć i zwiększyć ilość miejsc do parkowania na Alei 3 Maja i dostosować przejścia dla pieszych, tak żeby były bezpieczne wtedy, na wszystkie przejścia mają setki. Jak najbardziej liczę zaoszczędzone pieniędzy, jeśli tam dużo tyle zostanie. Również odpowiem, te miejsca już są przedłużone. Marek, Julia. Ja mam takie pytanie techniczne. Jaka jest norma na szerokość ścieżki rowerowej i chodnika? Przepraszam. Jaka jest norma na ścieżki rowerowej? Coś pomieszanego. To może być bardzo różnie, natomiast generalnie na pewno trzeba liczyć jakieś 4. W sumie, tak? Tak. 4, a może nawet więcej, przy czym jeżeli mamy ruch planowany, ruch rolkarzy, bo to ma być ścieżka dla rolkarzy, to no zawsze są problemy, czy rolkarze na ścieżce rowerowej, czy na chodniku, ale generalnie, ponieważ rolkarze się poruszają krokiem łyżwowym, to podejrzewam, że więcej niż te 4 metry, o których mówiłem. Być może nawet 6. Ja się przepraszam, nie jestem na rolkach. Łącz jest pasem dla drogującego na 5 łóż. Łącz jest pasem dla drogującego na 5 ścieżki rowerowej jest minimum 2 dla pieszych, ale myślę, że będzie więcej. Natomiast myślę, że jeśli nie mamy uwag merytorycznych, to może zagłosujemy. Jeszcze w chwili Klaudia głos, proszę. Oczywiście może zagłosujemy z tuszą. Chciałem przede wszystkim zapytać Łukasza, są takie wyliczenia. I na jakiej podstawie mówię, że jest tańsze lub tego zdrowego rozsądku wyjdzie z tego, co mówił pan Marcin, prawda? Rozwiązanie techniczne podbudowania tego wyjazdu i tak dalej, wiadomo, będzie tańsze niż wybudowanie czegoś, by rzucić jakieś podłogi, zdrowa, zmienia wszystko, prawda? Mało tego chciałbym zwrócić Państwu jeszcze uwagę na jedną rzecz. Warto się wczytać też w tytuł tego wniosku budynki. W tytule jest napisane, że jest to zadanie pod nazwą budowa ścieżko rowerowo-wrotkarskiej w nawiasie pieszej, bo nie ma pojęcia wrotkarskiej. I teraz zwróćcie Państwo uwagę. W konsekwencji to będzie tak, że w Łodziani ZIS proponuje puścić rowery i rolki, po czym wyjadą na górę
trudno powiedzieć, czy znów wrócą na zewnętrzną, czy po wewnętrznej, ale na pewno jest konflikt w cichym kąciku, gdzie z zewnętrznej rowerzyści przecinają na wewnętrzną kurs pieszy. Światło zamyka. Cały czas coś tu nie gra w tym całym pomyśle. Proszę panowie. Szanowni państwo, moim zdaniem wyczerpaliśmy już temat i ja zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Ja przepraszam, tylko dopuszczam jeszcze głos Filipa, ponieważ twierdzi, że mu przerwałem. W związku z tym proszę, żeby skończyć. Jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli zrobimy ciąg pieszo-rowerowy, 6-metrowy, to tak czy siak wejdziemy w teren błoń, ponieważ parking ma 2 metry, w tej chwili chodnik ma 2,5 metra. Chodnik ma 3,5 w tym momencie. No a parking ma też koło 3 metra. 5 płytek wyłącznie 2,5 metra. Szanowni państwo, co jeszcze nie decydujemy o szerokościach, ani czy takich chyba nie będziemy my decydować o tym, tylko wnioskujemy o analizę. Ja tylko chcę powiedzieć państwu, że dając pozytywną opinię dla tego projektu, tej budynki, wyłączamy się z dalszej dyskusji, dając negatywną opinię, dalej bierzemy udział w dyskusji w architekturze i tak dalej. To tyle, żebyście też wiedzieli. Wniosek formalny był o przerwanie dyskusji. Kto z państwa jest za przerwaniem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przerywamy dyskusję. Przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały. Czy projekt uchwały pamiętają państwo? Mam nadzieję, że tak. Kto z państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szanowni państwo, druk 420 to jest projekt uchwały. Są przeciw. To jest projekt uchwały, który jest praktycznie w tym samym brzmieniu, choć dotyczy budowy ścieżki rowerowej współpracując wzdłuż rzeki Rudawy. Ale dlaczego? Ponieważ nie jest nic na, znaczy wchodzi jakby ta ścieżka wzdłuż Rudawy w połączeniu z Piastowską. I to też tam jest jakby przyporządkowane tej wcześniejszej WZC. W związku z czym no, komisja po prostu przyjęła taką samą treść. W tym samym brzmieniu. Krótko mówiąc, chcemy, żeby analiza była dokonywana w całości. I tej ścieżki, i tej, a nie puszczamy jedną, drugą mniej, potem mamy kłopot. Czy jakieś szybkie pytania, bo to praktycznie jest postawne? Czytam. Kto czytasz? Proszę. Czytam. W sprawie wyznaczonej ustawienia warunków za inwestycji pod nazwą budowa ścieżki rowerowo-dotkarskiej pieszej bez infrastruktury technicznej w dłuższej kierunkowej. To na błonie. Paragraf pierwszy. Opinie się negatywnie wniosek o stronie warunków zawodowych inwestycji pod nazwą budowa ścieżki rowerowo-dotkarskiej pieszej bez infrastruktury technicznej w dłuższej kierunkowej. No i są podane w duchu. Paragraf drugi jest też niekonwencjonalnie, bo nie dajemy, tutaj jest też Rada Dzielnicy 7 wnioskuje o dokonanie analizy alternatywnego przebiegu ścieżki w pasie drogowym ulicy Piastowskiej. Brzmienie takie samo jak tam podtrzymałem się to, bo to jest integralna część, jak gdyby tu się zazębia to. I ulica przy Błoniach i zjazdy są, dotyczą też ulicy Piastowskiej. Uzasadnienie. O ile sama idea budowy ścieżki rowerowo-dotkarskiej nie budzi zastrzeżeń, o tyle proponowane rozwiązanie budzi wiele kontrowersji w odniesieniu do jej przebiegu wzdłuż ulicy Piastowskiej poprzez obszar Błoni Krakowskich wpisany do rejestru zabytków. W przypadku kontynuacji procedowania aktualnego rozwiązania niezbędnym było przeprowadzenie konsultacji społecznych. To z radnych jest zacznie tego uchwały w proponowanym brzmieniu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. I przechodzimy teraz do druku numer 400 i tu już po kolei. Ja myślę, że pozwolimy sobie, bo pan Marcin zaraz pójdzie, on ma do nas prośbę. O jakimś tu mówiłem, aczkolwiek ona się nie spotyka z wielkim zaangażowaniem radnych. Proszę bardzo. Przepraszam, bo skoro już jestem, to ja bym jeszcze jeden temat rowerowy poruszył. Zwracam uwagę, że jeżeli państwo by skąd chcieli, tak jak ja za chwilę, pojechać rowerem, czy w ogóle z wnętrza dzielnicy, to jest pewien problem, jeżeli chcemy pojechać do miasta. Trzeba albo pojechać do ulicy Kościuszki, gdzie nie do końca szczęśliwy jest wjazd, bo
wjeżdża się potem tramwajem do centrum, albo trzeba przekroczyć ulicę Foszek. Oczywiście ścieżka rowerowa jest, ale po drugiej stronie. I nie jest to do końca szczęśliwe i nie jest to do końca bezpieczne. Natomiast istnieje od kilku lat bardzo fajny i bezpieczny przejazd dla rowerzystów koło Pnia Kijów, gdzie można na światłach przejechać bezpiecznie przez aleję. I jest tylko raczej jeden problem. Ulica Senatorska jest jednopiętrowa. Ma jednocześnie przekrój wolny między liniami wyznaczającymi parkowanie 4 metry na całej długości. I w związku z tym nie istnieje żaden problem, żeby tam dopuścić ruch rowerów w dwie strony. ZIPIT upiera się, że takie wolne miejsce musi być 3,75. Trochę jak gdyby z palca wzięte te 3,75, ale to jest więcej. W związku z tym, gdyby Państwo chcieli ułatwić wszystkim, żeby nie musieli się pchać rowerem pod tramwaj, ani przekraczać Fosza, gdzie samochody jeżdżą często 80-90 km na godzinę, to taką inicjatywę krakowscy rowerzyści myślę, że z wielką satysfakcją by usłyszeli, przyjęli i poparli. Tak jak mówię, tam nie trzeba nic przestawiać, żadnych miejsc parkingowych wybudować, tylko i wyłącznie trzeba po prostu postawić znaki drogowe, no i przyzwyczaić się, że rowerzyści jeżdżą pod prąd, ale mamy w tym momencie w Krakowie prawie 12 ulic, tak się dzieje, 12 kilometrów ulicy, tak się dzieje. Bardzo dziękuję. Ale mam pytanie, odnośnie tego, co Pan, że tak powiem, przed chwilą powiedział, bo rok chyba, bo półtora roku temu, może troszeczkę więcej, Rada Miasta przyjęła uchwałę mówiącą o dopuszczeniu ruchu pod prąd na ulicach jednokierunkowych. Tam sformułowanie w uchwale było takie, że tam, gdzie pozwalają na to warunki drogowe, czy jest to bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, że w tej sprawie ZIKIT wypowiedział się, że jest to z jakichś powodów niemożliwe, niebezpieczne. Czy w ogóle nie zajmowali stanowiska? W ogóle z tego, co wiem, nie zajmowali stanowiska. Gdyby zajmowali stanowiska negatywne, byłoby to sprzeczne z czasową praktyką, gdzie upierali się, że musi być 3,75, a tu jest więcej, co kilkakrotnie sprawdzałem. I z tego, co wiem, nikt na razie nie występuje z inicjatywą. Jest jakaś taka przeciąganie liny troszeczkę między radnymi, którzy złożyli tą uchwałę kierunkową, a... Myślę, że mówimy o dwóch różnych rzeczach, bo uchwała o dopuszczeniu ruchu rowerowego pod prąd na ulicach jednokierunkowych, oczywiście tam, gdzie jest to możliwe, została już podjęta. Tak. I ona jest częściowo realizowana. Właśnie częściowo w ten sposób, że ZIKIT realizuje ją niezwykle opornie. W ten sposób. To prawda, ale rozumiem, że tutaj, jeżeli chodzi o ulicę Senatorską, nie było negatywnego stanowiska. W ogóle, nie słyszałem o tym. Byśmy to zbędnie bardzo chętnie myślę, że stowarzyszenie. Rozumiem, że oni po prostu w ogóle nie zajęli się tematem tej ulicy. Nie. To jest jak gdyby tutaj możliwość również dla Państwa. Przepraszam. Marcin teraz coś. Czy ja mogę skończyć, no bo nie wiedziałem o tym temacie. Panie Marcinie, ma Pan do mnie mail? Tak. To niech Pan wyśle do mnie maila, ja złożę interpelację z zapytaniem, czy jest to na ulicy Senatorskiej, czy realizacja uchwały, znajdę numer na ulicy Senatorskiej, jest możliwa. Jeżeli jest możliwa, to czy nastąpi i wtedy będziemy mieli jasne stanowisko z ZIKIT-u w tej sprawie. No i nie wiem, czy do jutra zdążę na sesji interpelację napisać, ale jak nie tylko, to napiszę za dwa tygodnie sprawa i tak ma parę miesięcy czy parę lat, także te dwa tygodnie nie powinno specjalnie robić różnicy. Po prostu zapytam, no i albo z ZIKIT zrobi, albo odpowie, że z jakich powodów jest to niemożliwe. Myślę, że taka droga będzie szybsza i być może bardziej skuteczna niż po prostu przesyłanie przez Radę Dzielnic. Nie wiem, czy Pan Przewodniczący zaakceptuje taką drogę. Jedno krótkie pytanie, panie Marcinie, bo krótki odcinek ulicy Senatorskiej jest dwukierunkowy, z ulicą Komorowskiego a Kraszewskiego. Czy nie widzi Pan tam konfliktu i problemu w tym miejscu? Czy ewentualnie ten kontrpas miałby dotyczyć tylko... Nie, no tam jest dwukierunkowy, czyli rowerem też można jeździć dwukierunkowo. Wyłącznie po prostu samochody muszą skręcić w lewo Kwiatkowskiego, a rowery mogą pojechać dalej. Druga rzecz, przepraszam, jeszcze tylko takie pytanie, czy widzi Pan jakiś problem w zmniejszeniu zakazu parkowania na końcu ulicy Zbigniewa Wąsowicza o 3 metry, tam gdzie jest ten wyznaczony
pas dla jadących wprost rowerów. Bo nikt tam w ustawie, w takim moim zdaniem, jest szczęśliwy, że jest zakaz parkowania na chodnik. Niestety wprowadzenie pasa do jazdy na wprost spowodowało zmniejszenie ilości miejsc parkingowych. Przepraszam, ale czy to dotyczy rowerów w jakiś sposób? Nie. No, wyznaczenie pasa do jazdy na wprost dla rowerów spowodowało zmniejszenie... Aha, przy samych alejach. Nie, ale tam nie było parkowania. Parkowanie jest zabronione w odległości co najmniej 10 metrów od skrzyżowania. Tak, teraz jest na dłuższym odcinku niż 10 metrów. Nic o tym nie wiem, ale to tak czy siak tam pas ruchu dla rowerów zajmuje 1,5 metra, a minimalne miejsce parkingowe ma 2 metry. W związku z tym to moim zdaniem nie łączyło się ze sobą. Inna sprawa, że w drodze audytu, tak zwanego audytu rowerowego w tej chwili już nie ma jak formie. Miasto chciało tam zlikwidować wszystkie miejsca parkingowe, bo chciało zrobić drogę dla rowerów na chodniku, na miejscu, tam gdzie wszyscy parkują. Być może Państwa to zdziwi, ale wymotywowałem, żeby było tak jak jeszcze. Moim zdaniem jeszcze można minimalnie poprawić, ale można liczyć na Państwa wsparcie. Ja gdzie tam krótkie pytanie, idziemy Jurek, Marek, kończymy. Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo akurat mieszkam tutaj na Senatorskiej i często jeżdżę, dużo jeżdżę na rowerze i tą Senatorską akurat no, zawsze pod krągiem mi się nieraz zdarza. Jednak ten odcinek przy placu na Stawach sam jest ciężki do przejechania na rowerze. No. Tak pod prąd. Nie jest to bezpieczne. To do samego levela mi się wydaje, że nie jest to do końca bezpieczne. Kierowcy nie zawsze wyjeżdżając z bocznych ulic patrzą w drugą stronę, ale to jest naturalne. Mamy sytuację ulicy Dolnych Młynów, gdzie się pojawił kontrapas i to uwaga z pierwszeństwem, bo ma oznaczenie jako ulica z pierwszeństwem. Przez prawie 1,5 roku niewłaściwie była oznakowana ulica Rajska, wylot. To był jeden znak ustąp pierwszeństwa, a powinny być znaki stop. Dochodziło do takich prawie kolizji, natomiast niczego się nie zdarzyło, oprócz tego, że przez 1,5 roku łamał prawo, tam nie stosując zgodnie z przepisami odpowiedniego oznakowania. Także ja bym nie przesadzał. Z tego co wiem, od czasu, kiedy w Krakowie powstały pierwsze kontrapasy, czyli no już 12 lat, nic złego się na nich nie zdarzyło. Nie, bo ja mówię z punktu widzenia jako kierowca, że ja wjeżdżając, włączając się w ulicę jednokierunkową, zawsze mam w lewo, a nigdy nie patrzę w prawo, tak, prawda? Tak. I to jest ale to, że to jest, jak mam w lewo, to na wszystkich kontrapasach, bo kierowcy mówią wprost jeżdżą na pamięć, natomiast mamy, jak mówię, 12 km ulic pod prąd i doświadczenie uczy, że nic się złego nie stało. No, być może, że coś się zdarzy. Też o tym trzeba pamiętać, ale to też wynika z tego, że rowerzystów jest coraz więcej. Alternatywą jest to, że na przykład pan wypuści dziecko na rowerze, albo będzie przekraczało fosza, albo będzie między tramwajami na kościuszki jeździć, więc o tym też trzeba pamiętać. Prawda? Że to się może wydawać straszne, bo pod prąd, ale z drugiej strony są dwa gorsze rozwiązania. Marek, postawił pytanie. Pytanie odnośnie odcinka senatorskiego między Komorowskim obrusem Las-Kotów, o czym mówię? Tam jeżdżą autobusy komunikacji miejskiej, tak. I w tym momencie 2,5 metra autobus się wciska między... Autobus ma mniej niż 2,5 metra. Autobus ma dokładnie 2,5 metra. Troszkę mniej. Nie wiesz, nie masz prawa. No teraz czytałem, ma 2,55 dokładnie, na nie. I w tym momencie autobusy się pomieszczą. W momencie dołożenia kontrapasu, no nie widzę tam możliwości. Teraz nie wyczyniając miejsc parkingowych. 3,75 i nie ma z tym najmniejszego problemu. Był taki moment testowy, kiedy ulica Karpacka, dobrze mówię. Przepraszam, bo mi się zawsze od karpackich czasów Karpacka z Gancarską miał. Jako Karpacowi z dziada, nie powiem, że pradziada. Tam pulsowały autobusy MPK, kiedy był remontowany skrzyżowanie pod Bagatelem, zakaz był, znaczy nie jeździł tramwajem. Ale było wycięte parkowanie wtedy. Nie. Kontrapas działał tylko w nocy. I oczywiście nikt tego nie przestrzegał. Sam osobiście miałem okazję przetestować, jak się potem okazało nielegalnie, ale tego nie wiedziałem, po prostu nawróciłem i z drugiej strony nie było zamkniętego czy zlikwidowanego znaku i rowerzyści się mieścili. To są sytuacje normalne, sytuacje drogowe. Ja bym się tego nie.
Ja myślę, że wyczerpaliśmy dyskusję. Czy jeszcze chcesz głos, czy głosujesz? Nie, ja chciałam zakończyć dyskusję. Nie, nie, proszę, nie, 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 bo nie ma potrzeby. Nie ma żadnego głosu. Szanowni Państwo, dziękujemy panu Marcinowi za to i idziemy w kierunku druku numer 400. Druk numer 400 referuje pan Piotr Kudański. Panie Andrzeju, bardzo proszę. Przepraszam, mogę jeszcze jedno pytanie, bardzo pana przepraszam. I już wychodzę. Czy w sprawie studium będą jeszcze przez państwa składane jeszcze jakieś? Dobrze? Dobrze. Dobranoc, dziękuję. Proszę bardzo, biorę.